Dzień dobry najmilsi. Bardzo się cieszę, że widzę Was ponownie w roku szkolnym 2024-2025 i tutaj szczególnie witam obserwujących mnie przyszłych piszących egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Dokładnie 13 maja 2025 roku będziecie do tego egzaminu z języka polskiego przystępować. I tutaj, moi drodzy, czy są jakieś istotne zmiany? Bo przecież całe lato burzliwie w mediach przetaczała się dyskusja o zmianach na maturze, o zmianach w arkuszach ósmoklasisty. Mam dla Was dobrą wiadomość. No, złą też, ale dobrą przede wszystkim. Przede wszystkim format arkusza nie uległ zasadniczo zmianie, a więc w maju 2025 roku nie musicie spodziewać się żadnych jakichś takich strasznych rzeczy. Wiadomo bowiem, że w arkuszu testowym będzie można zdobyć aż, uwaga, uwaga, 25 punktów na 45 możliwych. I tutaj nie ma zmian. Mamy oczywiście w tej części testy dotyczące tekstu literackiego oraz nieliterackiego, do około 1000 słów, nie jest to dużo. 50% nadal punktów możecie zdobyć za zadania otwarte, które głównie skupiają się na trzech podstawowych umiejętnościach: argumentowania, formułowania wniosków, no i oczywiście oceny jakiejś opinii. W każdym razie to jest bardzo, proszę Państwa, istotna umiejętność w życiu, więc wcale się nie dziwię, że na to kładziony jest nacisk. To jest ta dobra informacja, oczywiście nadal za część pisemną, tą wypracowaniową do zdobycia 20 punktów, nadal wśród tematów 2. No i oczywiście takie odnoszące się do lektury obowiązkowych i nadal albo opowiadanie, albo rozprawka, czy powiedzmy właśnie taki tekst argumentacyjny. Ale zmiana nastąpiła odnośnie do lektur. W 2025 roku mają bowiem pojawić się zadania dotyczące już lektur od klasy 4 do klasy 8. Tak, moi drodzy, jest spis lektur obowiązkowych i zdajecie ten egzamin w oparciu już o podstawę programową. Czyli te wszystkie ułatwienia po-covidowe zostają zniesione. Ale żeby wyjść naprzeciw wszystkim martwiącym się ósmoklasistom i ich rodzicom, od razu mówię, jeżeli w arkuszu zdarzą się zadania odnoszące się do lektur z klasy 4, 5 czy 6, to będą one wyłącznie dotyczyły fragmentów, które znajdują się w arkuszu. Czyli nie będzie trzeba, żeby taki piszący odniósł się do całości treści lektury. To nie będzie w ogóle podlegało ocenie. Więc jeszcze spokojnie może sobie taka osoba takie zadanie rozwiązać. Podkreślam, może być lektura z klasy 4, 5, 6, ale wyłącznie fragment w arkuszu i zadanie wyłącznie do tego fragmentu treści. A teraz pozwolę sobie przeczytać, jakie lektury zaplanowano od klasy 4 do 8, bo podstawę programową odchudzono aż o 20%, czyli nie patrzymy na tą starą podstawę programową, której było tego dużo więcej, czego musi się nauczyć ósmoklasista do egzamin, tylko patrzymy na tą najnowszą. I tu, moi drodzy, jakie lektury są uważane za obowiązkowe? W całości poznajecie Akademię Pana Kleksa Jana Brzechwy, Janusza Christy Kajko i Kokosz, Szkoła Latania, to jest komiks. Clive Staples-Lewis, Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Więc tutaj chyba nie ma jakichś zaskoczeń, prawda? W klasach 7 i 8 Charles Dickens, Opowieść wigilijna. Aleksander Fredro, Zemsta. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec. Adam Mickiewicz, Dziady, część druga. Antoine de Saint-Exupéry, Mały książę. I Balladyna Słowackiego. Mamy krótkie utwory, które też musicie poznać w całości, bądź są to fragmenty utworów literackich. Wybrane pieśni i fraszki Kochanowskiego, w tym Tren 7 i 8, Adama Mickiewicza, Reduta Ordona, Świtę Zianka i Pan Tadeusz, Księgi 1, 2, 4, 10, 11 i 12. Króciutkie opowiadanie Mrożka, Artysta, Henryka Sienkiewicza, Latarnik,
ale Quo Vadis we fragmentach już, i Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace także we fragmentach. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe lektury, których tutaj nie przeczytałam i nie wymieniłam, to są one nieobowiązkowe, czyli możecie się do nich odwołać, jak już odwołacie się do tej obowiązkowej. Czy to oznacza, że inne utwory, które były do tego roku obowiązkowe, takie jak na przykład W pustyni i w puszczy, Mity wybrane, Piąty tren Kochanowskiego, Śmierć pułkownika Mickiewicza, Wszystkie księgi pana Tadeusza, czy Wybrany reportaż Tędy i owędy Wańkowicza, to już na nic. Nieprawda. Nadal możecie się w maju 2025 roku jeszcze odwoływać do tych lektur jako obowiązkowych. Żeby się wam nie mieszało, to oczywiście zawsze w arkuszu z języka polskiego dostaniecie szczegółowy spis lektur, do których możecie się odwołać. Na początek obowiązkowe, potem te obowiązkowe poznawane w częściach, potem na pewno znajdą się te lektury, które obowiązywały w podstawie programowej wcześniejszej, nie tej z tego roku. Niemniej jednak możecie się jeszcze przez jakiś czas do nich odwoływać, a na pewno w maju 2025 roku. I uwaga! W tym roku, moi drodzy, proszę częściej zaglądać na nasz kanał, ale przede wszystkim na stronę wiedzazwami.com.pl, ponieważ ja będę prowadziła dodatkowe kursy dla ósmoklasisty i jako pierwszy kurs, który chciałabym poprowadzić w listopadzie, będzie to kurs pisania rozprawki. Proszę się na stronę patrzeć na stronę, czytać wszystkie możliwości, jakie macie w tym kursie i nie tylko, bo mamy tam dużo różnych nowych rzeczy. No i oczywiście, proszę Państwa, zapraszam już teraz, zapisy niebawem się zaczną, zatem wiem, że jest spora grupa chętnych, będę bardzo szczęśliwa móc z Wami pracować przez 10 godzin w listopadzie, oczywiście nie naraz, tylko w kolejnych tygodniach. A zatem, moi drodzy, miłego tygodnia. Do zobaczenia.